O, ale będzie lepiej. Lejże, po prostu musimy siedzieć zgarbieni lekko. Lekko zgarbieni. Dzień dobry, proszę Państwa, dzisiaj jest żałoba. Pożegnaliśmy nasze stare studio. Mieszkanie Kuby. Witamy nasze nowe, moje nowe mieszkanie. Kuby. Tak, ogólnie rzecz biorąc, my z Kubą na ogół mamy taką fajną rutynkę, że spotykamy się co tydzień na przestrzeni tygodnia, sobie zbieramy materiały. Jako, że Kuba się przeprowadzał, nie zebrał żadnego materiału, a ja jako, że byłem leniwą kurwą, nie zebrałem żadnego materiału. Także dzisiaj będziemy czytać wasze komentarze, których nie czytaliśmy od dwóch odcinków, także dostaniecie to, czego chcecie. To generalnie teraz jest misja jest taka, że będziemy odpowiadać na wasze pytania w takich właśnie specjalnych odcinkach jak ten. Nie będziemy tego robić w każdym odcinku. Tylko raz na jakiś czas. Tak jest. I też raz na jakiś czas będziemy robić przegląd grupy, bądźcie tam aktywni, bo my patrzymy. W ogóle pierwszy komentarz przy okazji jest jedna rzecz, którą właśnie chciałem tak powiedzieć. Adrian Mokrzycki napisał: zawsze sprawdzam komentarze, żeby sprawdzić, ile bobasów krzyczy, by Liga wróciła XD. I ja po prostu mam taki wspaniały, ciepły komunikat, że dziękujemy osobom, które zostały, bo nie zostało ich aż tak dużo, jak zakładaliśmy, ale są o wiele bardziej aktywne, niż zakładaliśmy. I no fajnie, że wam się podoba. Ja mam jeszcze bardzo też ważny komunikat. Jeżeli jesteście tutaj dla Ligi, to poproszę odsubskrybować. No. W tej chwili. Tak. W trybie natychmiastowym nie będzie Ligi. Pamiętajcie, że viewsy to nie wszystko. No. Liczy się też jeszcze pieniądz. Gwiazdy może i na openerze, ale to jest to, że ktoś jest gwiazdą, nie znaczy, że jest świetnym zespołem, tylko że się świetnie sprzedaje, a to niejednoznaczne. Kurwa. Nie. Otwieracz oczu to jest po prostu. Ten komentarz mi otworzył oczy na świat. So woke. Tak. Ja już widzę wasze machro jaki ryjec. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jeżeli coś jest popularne, to nie znaczy, że jest dobre. Co? Jest chujowe! Bo jest popularne, masa to po prostu, masa botów to po prostu lajkuje. Wszystkie Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande, Post Malone, to są po prostu wszystko. O, to jest dla ciebie komentarz, Kubuś. Kiedy grube rozkminy? Ogólnie rzecz biorąc, Kuba swego czasu, 5 lat temu, prowadził też kanał na YouTubach, który się nazywał Grube Rozkminy. Cześć, ja jestem Cezary, to jest Kuba i razem prowadzimy program o nazwie Grube Rozkminy. I tam ze swoim kumplem prowadzili właśnie coś tego typu. Tylko, że stawiali jakieś dwie rzeczy naprzemienne, na przykład nie wiem co tam było. Wstawanie, to był spoko koncept. Wstawanie wcześniej versus wstawanie późno. No. I przez cały odcinek cisnęli po tym, co jest lepsze. Ty, trzeba to spróbować kiedyś. Dobra, jak... To na następnym odcinku będą grube rozkminy, zobaczymy jak się przyjmie. O, no to jest dobre. Powtarzam swoje pytanie w pierwszych filmach po powrocie, że nie posiadacie komputera, więc jak montujecie filmy? Jak to jest możliwe, że oni montują komputer? Bez internetu. Bez filmu. Nie rozumiem żartu. Ja też nie, bo mi się przejęzyczyło. Jak to jest możliwe, że wy montujecie odcinek wideo na komputerze, a nie możecie w nim zagrać w LOLa? Ja nie wiem. Ja odpowiem, jak to jest możliwe. Możliwe to jest tak, że Adobe Premiere Pro wymaga mniej speców w komputerze niż Liga Lolo. To samo z Sony Vegasem Pro 15. Hej, bo mi się Google Manager włączył, lmao. Okej, Google, play Backstreet Boys. Dobrze to zrobił. O, to jest komentarz. W walentynki oświadczyłem się dziewczynie, z którą na pierwszej randce oglądałem Klinikę. To musi... Pierwsza randka. To musi być strasznie słaba pierwsza randka, bo musi być bardzo młodzi. Ej, chodź, obejrzymy sobie fajny film, romantyczny. I włącza, jak poderwać dziewczynę w League of Legends. I wiesz, on to po prostu, wiesz, śmieszkuje, ona po prostu tak się działo. Co to za ludziki? Nie mam konta na Spotify, bo w sumie po co, skoro wszystko jest na YouTube? Nie. Na YouTube nie możesz to włączyć na przykład filmików w tle. Tak, nie możesz zablokować telefonu. Szachmat. I słuchać muzyki. Na YouTube masz więcej reklam. Spotify ci podpowiada fajne utwory. Tak. W sumie YouTube też. Ale Spotify... Ale YouTube często zjeżdża, powiedzmy, z tematyki utworów. To prawda. Plus, no, nie wszystkie zespoły mają całą swoją muzykę na YouTubie, a tylko single. Więc to też jest dosyć... Ogarnijcie sobie jakieś tam streamingową platformę. Jest fajna.
tak jak mówić, nie potrzebuję Netflixa, mam telewizję polską. Ale po co ci na przykład House of Cards, kiedy masz plebanie? Po co ci Breaking Bad, kiedy masz klan? Po co ci Riverdale, kiedy masz miłość? Wszystkie potrzeby zaspokojone. Po co ci gra o tron, skoro masz Koronę Królów? Wow! To jest, no, to jest... Polskie lepsze, pamiętajcie. Dobre, bo polskie. Chodo śmierdzi mi lewackim gównem! Już wiadomo, co zaczęliście robić po to, że przestaliście nagrywać. Wy kurwy jebane! Ja właśnie nie wiem, co on tutaj ma. Co zaczęliśmy zrobić? Co zaczęliśmy robić? Co robią lewackie kurwy? Kurde, ale Bartek ma wielki nos. Powiem wam, no i czekaj, porównajmy sobie, potem zrobisz zbliżenie. To wcale nie jest aż taki duży, to jest tak jakby... o połowę większy niż mój. Po prostu on ma, wiecie... inne proporcje twarzy. Poza tym! Nie śmiejcie się z tego, jak ludzie wyglądają. I to nie jest na zasadzie, że mam się bronić, bo ja już przeszedłem przez fazę, z której się śmiano z mojego nosa i wyszedłem obronną ręką i wiecie, gdzie mam... obronny nos? Tak! I że tak powiem, mam teraz taką bańkę pancerną, przez którą wszystkie komentarze na temat moich nozdrzy już mnie... Nie śmiejcie się z niego, bo on was mógł wciągnąć nosem. Właśnie zbuchnąłem wszystkie hejty. Jak parsknąłeś, to poczułem tutaj na całej ręce. To są takie silne nozdrza, że wy nawet nie wiecie. Naprawdę, jak wam czasami zawieje mocniej w chacie, to wiedzcie, że to Bartek se westchnął. A jak psika, to Jezus Maria. Jak byłem swego czasu na jakiejś tam harcerstwie, jak po prostu się zaśmiałem z jakiegoś żartu do ognisko. Poza tym wiecie, co mówią o facetach z dużymi nosami? Nie wiem. Że muszą mniej oddychać, bo więcej nabierają powietrza. Spytajcie baby. O Boże. To jest dobry mem, ale ktoś to chyba robi na pralce, naprawdę. Tata, idzie do toalety zostawiając piwo. Ja 0,000000035 sekund później. Ej, ale po prostu ktoś wyciął piękne ujęcie, tak po prostu idealna stopklatka, jest taka radość na buzi wypisana. Ale ja tylko chciałem powiedzieć, że to nie jest piwo, my nie spożywamy napoi alkoholowych. Nie. Nigdy. To był sok jabłkowy. W butelce po Desperadosie, bo akurat stała. Szklanki nam się skończyły. Tak właśnie było. Kiedy bezdomny podchodzi do ciebie i prosi o pieniądze, ty odpowiadasz, że nie masz, a on odpowiada, biedak. Ja zawsze mówię, że mam tylko kartę. Zawsze jak do ciebie podchodzi menel, mówisz, mam tylko kartę, spoko, to jest taka właśnie karta, że... Karta pułapka. Karta pułapka, że... Panie kierowniku, mogę na pieniądze... A ja mam tylko kartę, I have activated my trap card, mam tylko kartę. On odpowiada kontrą i... A to pan mi kupi. Spieszę się! Tak jest, i wtedy już nie ma nic do gadania. Natomiast ja zawsze tak właśnie robię, jestem przyzwyczajony, że jak ktoś cokolwiek ode mnie chce, podchodzi do mnie i się pyta, to ja już mówię, mam tylko kartę. I któregoś razu idę, to już było jakiś czas temu, idę i jakiś ziomek do mnie podchodzi, ja mówię, kurwa, no już mu odpowiadam, nie? On do mnie coś powiedział... Mam tylko kartę! Tak, właśnie. A po chwili do mnie dotarło, jak już poszedłem dalej, że on mi się pytał, która jest godzina. Jakiś ziomek zaczął mi zrobić sobie zdjęcie. I ja na tym zdjęciu wyglądam tak fatalnie, że to się w głowie nie mieści. Kurwa, taki ziemniak. Naprawdę, bo było bardzo zimno, ja nie czułem twarzy. Dobrze, to wszystko jeżeli chodzi o memy. Proszę państwa, raz pewnie w miesiącu będziemy robić taki przegląd memów i komentarzy z odcinka, także piszcie nadal, wrzucajcie nadal na grupkę, a my tak łatwo, palni, tak śmiesznie, mali, biegniemy w ogień, by mocniej żyć, jak śpiewała Maryla Rodowicz. To jest cytat autentycznie. Wspaniałe. No. Jakoś pewnie na tygodniu spróbujemy zrobić te grube rozkminy, albo zrobimy jako piątkowy odcinek, nie wiemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Proszę państwa, dziękujemy. Trzymajcie się, elóweczka. Na razie.